Hej, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj zrobimy dla Was Insta test, gdzie zrobimy eyeliner ombre za pomocą szminki. Oglądajcie. No kiedy zobaczyłam ten Insta test, no powiem szczerze, byłam lekko przerażona, no bo nie umiem się malować i zazwyczaj się nie maluję, więc jak dostałam takie zadanie, no to wpadłam nagle w stres. Generalnie bardzo mi się podoba taki efekt ombre, ponieważ to jest coś bardzo ciekawego. Robi się to bardzo prosto, jeżeli umiesz robić normalną kreskę. Generalnie widziałam to pierwszy raz tak naprawdę, ale wydaje mi się to mega ciekawe, bo nie spodziewałam się tego, że tak czerwona kreska może tak fajnie podkreślić oko. A wydaje mi się, że dodaje to takiego fajnego twista do makijażu i bardzo lubię takie eksperymentalne rzeczy i nie jest to też zbyt nachalne, więc wydaje mi się, że też każda zwykła dziewczyna, nawet jak idzie na miasto czy cokolwiek, może zrobić coś takiego, bo to naprawdę nie jest trudne i nie robi się tego długo, a wygląda naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że dzisiaj testując to, będzie to wyglądało tak jak na filmikach. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało u mnie, ale już tyle razy na Instatestach się pozytywnie zaskoczyłam, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Najpierw będę malowała się szminką. Od wewnętrznego kącika oka do połowy powieki. Oczywiście możecie używać innych kolorów. Ja akurat mam czerwony, który bardzo lubię. Wszelcy guru makijażowi, po prostu przymknijcie oko. Postaram się zrobić to tak, żeby wyglądało jak najlepiej, ale wybaczcie. I nakładam szminkę na pędzelek. Trochę to ciężkie malując pędzelkiem, szminką. Staram się równo, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Szminką maluje się dość łatwo, więc słuchajcie, jak nie potraficie się malować, polecam szminkę, bo naprawdę jest to o wiele łatwiejsze. Zaraz zobaczę, jak będzie z eyelinerem, ale obawiam się, że to będzie trudniejsze. Najlepiej, jak będziecie brali mniejsze ilości produktu, lepiej delikatnie, ale wiecie, częściej to przejechać, żeby ten efekt nie był za mocny, żeby ta linia nie była za gruba. Dobra, i teraz kończę kreskę i robię jaskółkę czarnym eyelinerem. Gdzieś mniej więcej tutaj od 3/4 oka i już do końca. Żeby to przejście było takie mega fajne, takie coś z rodzaju ombre. Robię takie delikatne ruchy, ale coś czuję, że to i tak może nie być to. I żeby był efekt tego ombre, biorę znowu na pędzelek czerwoną szminkę i tutaj, gdzie kończy się czarny eyeliner, a zaczyna czerwona szminka, lekko przecieram tą czerwoną szminką na pędzelku. No, dziewczynie na teście wyszło to troszeczkę lepiej, no ale dobra. Ale nie jestem profesjonalistką, więc nie ma się czego wstydzić. Nie jest to na pewno jakoś mega proste, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz, zawsze można spróbować po raz kolejny. Ewentualnie jeszcze dołączyć cień, który zniweluje oddzielenie eyelinera razem ze szminką. No i kwestia wprawy, trzeba trochę poćwiczyć przy tym. Efekt jest naprawdę fajny, jestem kolejny raz pozytywnie zaskoczona, tak jak mówiłam. No ja bym tak nie wyszła, ale na pewno są dziewczyny, które by tak wyszły, bo są na pewno bardziej odważniejsze, a ja wolę klasykę. Moim zdaniem efekt jest bardzo fajny, bardzo ciekawy i na pewno bym tak wyszła na miasto i być może będę to stosowała częściej. Tylko polecałabym raczej stosowanie matowych pomadek, ponieważ będą bardziej długotrwałe niż pomadki takie śliskie, mokre, nawilżające. Wygląda to fantastycznie, naprawdę. Gdyby jeszcze poćwiczyć tylko to, jak oczywiście to perfekcyjnie pomalować, to byłoby rewelacyjnie, więc polecam. Mega fajna opcja, jeśli chodzi o makijaż na lato, na przykład na openera, na jakiś festiwal. Zupełnie inaczej wygląda oko. Jest takie dużo bardziej wyraźne i ten kolor w ogóle się wybija, mój zielony oka. Więc bardziej bym na przykład zrobiła sobie kreskę kredką, tylko i wyłącznie. A nie czerwoną szminką, ale słuchajcie, świetna rzecz do odważnych. W ogóle spróbowałabym chętnie z innymi kolorami, nie tylko czerwonym, ale też, no nie wiem, jakiś tam żółty na przykład. Nawet jeżeli macie tylko czarny eyeliner, to jest bardzo wygodne i bardzo ładne i bardzo ciekawe. Dzięki wielkie za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy podobał Wam się ten sposób i czy sami go przetestujecie. Zapraszamy do subskrybowania i lajkowania tego filmiku. Do zobaczenia!